Oscary zostały rozdane. Jakieś zaskoczenia, niespodziewane typy? No, przykre zaskoczenie, że film Prawdziwe Męstwo braci Coen, który miał 10 nominacji do Oscara, wyszedł bez żadnego Oscara, czyli jest największym przegranym tegorocznej ceremonii. Niezasłużenie, bo to film bardzo dobry. W dodatku bardzo fajna i ambitna koncepcja powrotu do kina gatunkowego hollywoodzkiego, czyli do westernu, który ma swoje skodyfikowane prawa. Wydawałoby się nienaruszalne i z tego powodu, że nienaruszalne, właściwie ten gatunek umarł już dobrych parę lat temu i teraz oto wracają bracia Coen do niego. Pokazują, że można odświeżyć zasady westernu, zrobić go nowocześnie. Aktorsko jest to ciągle doskonałe pole do działania. W związku z tym mamy tutaj zarówno dobrą rolę Jeffa Bridgesa, nominowanego do Oscara bez skutku, ale przede wszystkim genialny debiut 13-letniej dziewczyny Hailee Steinfeld, która była też nominowana do Oscara i która moim zdaniem jest największym odkryciem dekady, jeśli idzie o talent aktorski w Hollywood. I naprawdę jej się to należało. Ona została nominowana za rolę drugoplanową, mimo że grała pierwszoplanową. Myślę, że po to, aby jej umożliwić zwycięstwo z Natalie Portman, no ale jak się okazało, i to nie wystarczyło. Więc bardzo żałuję, dla mnie i tak wygraną tegorocznych Oscarów będzie Hailee Steinfeld i zawsze będę pamiętał, że to w tym roku właśnie ona zadebiutowała, bo myślę, że to będzie duża siła aktorska w filmie amerykańskim w przyszłości. Natomiast te filmy, które dostały Oscara, są zachowawcze, bardzo dobre warsztatowo, rzemieślniczo. Jak zostać królem to jest w ogóle kino europejskie, pokazujące brytyjski warsztat, brytyjskie aktorstwo. Szczerze mówiąc, jakbym był na miejscu tym akademikiem z Hollywood, to bym się czuł trochę zażenowany, że dajemy tyle nagród ludziom, którzy działają poza Hollywood i doskonale się bez Hollywood obywają. Być może jest to dowód słabości Hollywood w ogóle. A jeśli chodzi o film dokumentalny, Inside Job, wszyscy liczyli na film Banksiego, czy to zaskoczenie? No znowu wielcy akademicy Hollywoodu, oni się boją rewolucji, boją się jakichś nieprzewidzianych zdarzeń. Banksy jest zbyt tajemniczy, zbyt anarchistyczny, żeby nie wprowadzić takiego elementu zagrożenia i to się okazało pewnie wystarczające, żeby na wszelki wypadek zostawić go z boku. Jeśli chodzi o incepcję, są głosy podzielone. Część się podoba, część się nie podoba. Jedni uważają, że to jest zwykłe kino dla mas. Czy zasłużenie tyle statuetek zgarnęło? No, Incepcja dostała kilka statuetek, ale takich drugorzędnych, to znaczy za sprawności techniczne. To nie są statuetki najwyżej cenione w Hollywood. Raczej należałoby je nazwać Oscarami pocieszenia, bo jednak to był film z ambicją i mający spełnić tę rolę, jaką spełniał rok temu Avatar. Ale nie udało się. To właściwie Incepcja to jest i te słabsze Oscary dla Incepcji to jest taki dowód tego, że kino hollywoodzkie zostało pokonane przez kino europejskie, kino brytyjskie. Jeśli chodzi o samą galę wręczenia, nowa, świeża krew prowadzących, jak to wszystko wypadło, pana zdaniem? Krew jest młoda, ale nie świeża. Nic nowego nie wprowadzili, nie są odważni, nie są ambitni, nie są dowcipni, nie chcą zmienić świata. Ja tego od młodych ludzi oczekuję. Niech zmieniają świat, niech robią rewolucję, niech wszystko rozpiżą po to, żeby zrobić po nowemu. No od tego jest młodość. A oni byli grzeczni jak na szkolnej akademii, uroczy, wyglądali pięknie, śmiali się zdrowym uśmiechem białych zębów. Wszystko było przyjemnie i miło. Mnie zabrakło w tym trochę pieprzu. Marilyn Monroe nie pomogła? Nie, Marilyn Monroe niestety, gdyby była, to by pomogła. Wystarczyłoby, żeby wyszła, zaśpiewała Happy Birthday komukolwiek i tak wszyscy by pamiętali tylko Marilyn Monroe.